spotkaniu na szczycie trzeciej ligi. Hutnik Kraków, Stal Rzeszów, remis 1-1. Witamy trenerów, pana Janusza Niedźwiedzia, trenera gości, i pana Leszka Jęczaka, trenera Hutnika. Poprosimy pana Janusza Niedźwiedzia o podsumowanie tego spotkania. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedział pan hit. Myślę, że nie zawiódł ten mecz, bo to było dobre widowisko z obu stron. Do przerwy myślę, że graliśmy bardzo dobry futbol. Stworzyliśmy kilka sytuacji i myślę, że do przerwy powinniśmy ten mecz rozstrzygnąć przynajmniej 2-3 bramkami jeszcze. I pewnie w drugiej połowie grałoby się nam zdecydowanie łatwiej. Natomiast w drugiej połowie rzeczywiście Hutnik postawił się nam i grał naprawdę dobrze. Pokazał, że nieprzypadkowo zajmuje to pierwsze miejsce, ale my skupiliśmy się na sobie i mimo, że w drugiej połowie Hutnik jako chyba pierwsza drużyna do tej pory mogła się z nami równać posiadaniem, a może nawet i momentami pewnie więcej miała tej piłki, to stworzyliśmy sobie również kilka bardzo dobrych sytuacji. Hutnik również dwukrotnie przynajmniej też nam zagroził. Czujemy jednak niedosyt, bo ta pierwsza połowa, która była dobra w naszym wykonaniu, powinna zakończyć się naszym zwycięstwem, ale mimo wszystko gratulacje, myślę, że dla obu drużyn, bo ten mecz był naprawdę dobry. Na poziom trzeciej ligi to naprawdę było co oglądać. Dobrze, że kibice dopisali, bo właśnie na takie mecze czekamy. Dzięki. Też uważam, że spotkały się godne siebie drużyny. Poziom meczu rzeczywiście bardzo dobry, jak na trzecią ligę. Ta pierwsza połowa oczywiście nie najlepiej nam wyszła. No ale też trzeba zrozumieć, że czterech młodzieżowców w pierwszym składzie i tutaj troszkę z ich strony było nerwów, zdenerwowania, ale w przerwie no, myślę, że dotarło do wszystkich, że również do tych młodych chłopaków, że Stal nie jest aż taka groźna, że nie byliśmy w stanie ich pokonać i ta druga połowa z naszym wykonaniem była zdecydowanie lepsza, ale myślę, że wynik spotkania remisowy jest sprawiedliwy mogliśmy mieć, jakbyśmy mieli tyle szczęścia co w Ostrowcu, to rzeczywiście w końcówce i poprzeczka i Bieniac, który był w idealnej sytuacji w doliczonym czasie, ale nie wymagajmy za dużo, uważam, że remis jest sprawiedliwy. Dziękuję.